Spotykamy małżeństwo też tutaj wśród uczestników. To chyba też bardzo fajna taka rzecz łącząca pary, wspólna pasja. Jak można było się przedstawić, jeżeli chodzi o godności przynajmniej? Skąd Państwo przebywacie przede wszystkim? Ewa i Mirek. Przyjeżdżamy z Żerowa Mazowieckiego, to jest niedaleko Warszawy. To troszkę Państwo pokonali się tych kilometrów, żeby tutaj być. Państwo, rozumiem, lekko znacie tą trasę, w którą pojedziecie, przynajmniej tak gdzieś z opisu. Czego się spodziewacie po niej? Czego w ogóle po tym wydarzeniu, w którym bierzecie udział? To wydarzenie jest zawsze ciekawe. Wszystkie trasy są naprawdę fantastycznie przygotowane, opisane i z dużą chęcią jeździmy na te rajdy. Jesteśmy trzeci raz w tym roku, trzecia nasza impreza. Szacun dla organizatorów, czysta przyjemność jest być. Świetnie. Zapytam się, dlaczego Państwo jeździcie? No to też można, nie wiem, robić wspólnie porządki, można pielęgnować ogródek, ale widzę, że można też jeździć. To jest kawał drogi, dużo wysiłku, trzeba poświęcić na to. No też te rowery, to jest jednak to pewna dbałość, tam trzeba o nie w ciągu roku też trochę się potroszczyć, więc skąd u Państwa ta chęć do tego, żeby być takim turystą rowerowym, sportowcem rowerowym? Mnie to trochę przypadkowo, znaczy zachęcił mnie do tego mąż, ponieważ lubi swoją pasją dzielić się z innymi. Ja kiedyś uprawiałam inny sport, ale z racji problemów zdrowotnych zdecydowałam się na kolarstwo. Czyli jakiś fundament sportowy fundament, był? Fundament, tak. Mhm. Kolarstwo jest fajne, kolarstwo jest dla każdego. No tak, to niezależnie od wieku, tak, możliwości fizycznych, więc i super spędzanie czasu, nie? Okej. Okay. Co sprawiło do męża pytanie właśnie, że był w stanie zarazić żonę swoją, nie powiem, że chorobą, bo to jest pasja, ale rzeczywiście takim uzależnieniem pewnie od roweru. Tak, łatwo nie jest, ale jak ktoś coś lubi, no to chce się dzielić tym z innymi, nie? Czy z przyjaciółmi, czy z żoną, no to w ogóle jest fantastycznie, jeżeli się uda, bo wspólne wyjazdy, treningi na tygodniu. Kolarstwo jest taką sportem aerobowym, wytrzymałościowym. Ono wymaga ciągłej pracy, nabywa się ją poprzez lata coraz większą tą wytrzymałość i trzeba ćwiczyć no, cały czas. Ćwiczymy od kwietnia powiedzmy do października na dworze, jeżdżąc 3 razy w tygodniu, a w sezonie zimowym jeździmy na trenażerze w domu i to jest tak 3 razy w tygodniu. No to spoko, to jesteście Państwo całoroczni jednak, mimo wszystko ta zima Państwu nie przeszkadza. Dobrze, to życzę powodzenia tutaj na trasie, aby bez usterek i dojechać do mety w całości. Dzięki. Dziękujemy.